Wojciech Wierzbicki, Wojtek, sytuacja się powtarza. Rok temu byliśmy tutaj, rok temu walka z Dominikiem Zadorą, rewanż. Przez rok cię nie było tak naprawdę, nie walczyłeś przez rok. Co się zmieniło w tej chwili w stosunku do tej poprzedniej walki? W zasadzie do każdej walki podchodzę indywidualnie. Przygotowuję się tak samo na 110%, tyle samo poświęcenia, tyle samo pracy wkładam. Także, no mówię, no jedyne co, to przez sytuację panującą w kraju, to no miałem walczyć w Ostródzie w czerwcu, no to się odwlekło, no i rok czasu przerwy. Tyle, co się zmieniło. Powiedz, jak w ogóle się czujesz dzisiaj? Taka sama forma jak przed rokiem. Rok przerwy w życiu fightera to jest bardzo długo, bez walki. Pewnie miałeś jakieś propozycje, pewnie coś spadało, ale tak naprawdę finalnie jesteś tutaj dzisiaj i za chwilę stajesz do rywala, z którym ostatnim wymieniałeś ciosy. No jakie tak. To jest uczucie w ogóle? Ja już jestem przyzwyczajony do rewanżów. No, walczyłem też z Pawłem Biszakiem rewanż, także mówię, no do obronienia pasa też jestem przyzwyczajony. No, broniłem już też dwa razy Wako, tutaj broniłem Fenu, także no mówię, no psychicznie myślę, że jestem dużo bardziej doświadczony w tych obronach niż Dominik, także i w walkach pięciorundowych. Także myślę, że znowu moja ręka powędruje do góry. Rok temu był to kapitalny pojedynek, wszyscy o nim mówili, tutaj gdzieś to wszystko przewijało się, były te rozmowy, toczyły się niesamowite dyskusje, no i ta sytuacja, która nastąpiła tuż po gali, bo to dodatkowo ten pojedynek obłożyło, można powiedzieć, dodatkowymi emocjami. Jak będzie w tym roku? To wszystko gdzieś wróci? Znaczy, jeśli chodzi o poziom sportowy, spodziewam się podobnego pojedynku. No mówię, my walczymy dla kibiców. Cieszę się bardzo, że ta walka się podobała. Z tego, co mi słuchy dochodzą, to wszystkie moje walki się kibicom podobają, także z tego jestem zadowolony. No i myślę, że można się spodziewać też fajerwerków w tej walce. To co, życzymy Wam jutro naprawdę dobrego pojedynku. Czekam na jego wynik. Naprawdę rok temu było na co popatrzeć. Wiadomo, co się wydarzyło, ale tym razem po prostu, można powiedzieć, stajecie na nowo i domyślam się, że pewnie każdy ma coś do udowodnienia tutaj. No tak, zgadza się. Więcej co ja mogę dodać? Jutro się wszystko okaże. Wojciech Wierzbicki, dziękuję Wojtku.